Dzień dobry, witam serdecznie. Eryk Dowiak, firma Sagittum. Jest dzisiaj ze mną pani Ewelina Greszczuk-Sokół, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Stali Rzeszów. Dzień dobry. Dzień dobry panie Eryku, witam. Witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o obecnej sytuacji w państwa szkole, ale tak jakby tytułem wstępu. Wydawało mi się, że ostatnio jak u państwa byłem w szkole, jest to, że to wtedy była dla mnie nietypowa sytuacja, bo miałem za zadanie poprowadzić lekcje z informatyki. Natomiast dzisiaj spotykamy się jeszcze bardziej chyba niecodziennej, nietypowej sytuacji, w nietypowej rzeczywistości. Stąd taka forma naszej rozmowy. No ja właśnie sobie też myślałam o tym w ostatnich czasach dla wszystkich ciężkich. I przypomniały mi się te wszystkie szkolenia kadr pedagogicznych z zakresu IT. Okazuje się, że rzeczywiście no, przydały nam się, tak? Bardzo mocno, przydadzą nam się jeszcze bardziej w najbliższym czasie. Zobaczymy, co jeszcze będzie szykować dla nas Ministerstwo Edukacji, ale obawiamy się wszyscy, że nasza praca właśnie w ten sposób będzie teraz wyglądać w tym najbliższym, przynajmniej przez miesiąc najbliższy. Okej, no właśnie, jak państwa szkoła radzi sobie z trudną obecną sytuacją właśnie w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, tak? No szczerze mówiąc, po pierwsze nie trwa to jeszcze długo, ponieważ tak naprawdę kilka dni to były dni przygotowawcze, był lekki popłoch. I to tak naprawdę u każdego, w każdej grupie, czy wśród nauczycieli, czy uczniów, czy rodziców, nie wszyscy jeszcze zdążyli się przyzwyczaić do tej sytuacji. Jeżeli chodzi o szkołę, no to próbujemy pracować w kratkę tak zwaną. Dzisiaj musieliśmy się wszyscy spotkać ze względu na to, że jednak te zobowiązania przyszłoroczne są, będą. I no musimy się spotykać, żeby opracować dalszy program działania, że tak powiem. Natomiast generalnie no to przez te ostatnie dni nie spotykaliśmy się praktycznie w szkole. Pracujemy w kratkę lub pracujemy zdalnie. I nauczyciele w tej chwili zgodnie z zaleceniami ministerstwa mają jedynie pracować na materiale już zrealizowanym wcześniej z uczniami. I ministerstwo, i tak naprawdę wszystkie szkoły przygotowują się do tego, żeby zdalnie prowadzić lekcje, czyli miałoby to wyglądać dokładnie tak jak teraz, czyli tak jak nasza rozmowa, tak? Uczniowie mieliby się łączyć z nauczycielami, albo no będziemy po prostu nagrywać zdalnie lekcje, czyli nauczyciele prawdopodobnie będzie tak, że pojedynczo będą przychodzić do szkoły i w szkole, w takim środowisku powiedzmy szkolnym, przyjaznym, tak z tablicą, komputerem, tablicą multimedialną, będą nagrywać lekcje. No, jeżeli będziemy zobligowani do prowadzenia podstawy programowej, to będziemy musieli w ten sposób pracować. Okej, okay. A jakich narzędzi właśnie do komunikacji będziecie państwo używać? Już w tej chwili używamy takiej aplikacji, którą wskazał nam nasz nauczyciel informatyki. Ja też próbowałam się troszeczkę wesprzeć, tak, na osobach, które na co dzień mają do czynienia z różnymi narzędziami i dla starszych klas przewidzieliśmy taką platformę Microsoft Teams. No, ona nam daje dużo możliwości tak naprawdę, bo tam możemy i umieszczać pliki i uczniowie mogą nam umieszczać swoje zadania, tak, do sprawdzenia. Możemy się łączyć online z uczniami, możemy dyskutować na czacie. W tej chwili cała nasza społeczność przeniosła się na tą platformę i działamy w takim zespole SMS Stal. I kanały swoje podpinają swoje kanały podpinają nauczyciele danego przedmiotu, umieszczając, tak jak mówię, linki, dokumenty do pracy w domu. Okej, okay, a jakby do czasu tego rozpoczęcia, powiedzmy takiej zdalnych prowadzenia lekcji z uczniami, jakby na ten moment państwo
macie jakiś taki kontakt na bieżąco z uczniami, czy w tej chwili jest to raczej na zasadzie właśnie przerabiania tych lekcji bardziej online, nie w takim bezpośrednim kontakcie online'owym? No cały czas mamy. Ja mówię, nie ukrywam, że ten czas zmusza nas do takich różnych refleksji, do różnych sytuacji takich też, żeby reagować na bieżąco na potrzeby uczniów. I ja myślę, że w takim czasie nauczyciel jeszcze bardziej ma do zrealizowania jeszcze więcej ról. Tak jak to zawsze się mówi, że nauczyciel to trochę rodzic, trochę mentor, tak, autorytet i tak dalej. W tej chwili staram się na bieżąco rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą. No szczególnie, tak jak mówię, ten kontakt z naszą młodzieżą od 8 klasy wzwyż jest dość intensywny, ponieważ to są osoby, które na co dzień, że tak powiem, używają wszelkiego rodzaju komunikatorów, tak? Więc grupy na Facebooku są potworzone również. Wychowawcy pomagają w każdym problemie. Szczególnie wychowawcy właśnie tutaj się zaangażowali w to, żeby uczniowie nie mieli tego problemu z połączeniem się sieciowym, z uzyskaniem odpowiedzi na swoje pytania. To są też często i telefony po prostu. Telefony do rodziców, od wychowawców, maile, tak? I no w ten sposób próbujemy też troszeczkę, że tak powiem, no, nie możemy przede wszystkim dać im do zrozumienia, że w jakikolwiek sposób my się tym stresujemy, tak, że jest jakakolwiek panika, że się martwimy, tak? Musimy iść do przodu i pokazać im, że damy radę wspólnie. Jeżeli nam nie przeniosą egzaminów i egzaminy będą nadal dostaniemy informację, że nadal będą się odbywać w tych terminach, które były przewidziane, to nie widzę innej możliwości, jak tylko współpracy w ten sposób, no bo jakoś musimy ich przygotować do tych egzaminów. Dokładnie. Mówi Pani jakby dużo o tej współpracy i tutaj pytanie właśnie dotyczące tej współpracy z rodzicami. Jak wygląda ta współpraca z rodzicami? Czy rodzice też rozumieją obecną sytuację i pomagają w całej tej dość nietypowej sytuacji? Nie miałam jeszcze, znaczy tak, miałam jakieś tam okazje rozmawiać z rodzicami, ale to były bardzo takie szczątkowe rozmowy odnośnie materiałów, odnośnie intensywności przesyłania tych lekcji, materiałów do uczniów. I szczerze mówiąc, obawiam się, że to będzie największy problem dla nas, ponieważ większość rodziców wcale nie jest w domu, tak? Tylko większość rodziców pracuje i przy młodszych klasach będzie to problem, ponieważ nie wiem, czwarto czy piątoklasista, obawiam się, że nie zmobilizuje się wystarczająco, żeby przejrzeć tego maila, żeby przejrzeć platformę. I tutaj jest naprawdę wymagana pomoc rodzicom, ale właśnie jesteśmy dzisiaj tutaj po to, rodziców przepraszam bardzo, natomiast jesteśmy tutaj po to, żeby wypracować sobie między innymi ten kontakt z rodzicami. Będziemy obserwować, w jaki sposób uczniowie nam odpowiadają, w jaki sposób to, czy to, co sobie wypracowaliśmy, funkcjonuje. Jeśli nie, to będziemy mobilizować, obligować wręcz rodziców do tego, żeby nam pomagali. Ja wiem, że ze strony rodziców już się akurat nie u nas, ale gdzieś tam w jakimś różnych innych miastach, gminach pojawiają sygnały, że na przykład materiałów jest za dużo, tak? Że nauczyciele zwariowali, że wysyłają za dużo, że dzieci już teraz nie robią nic innego, jak tylko siedzą przed komputerem, zeszytem, ćwiczeniami. Natomiast no, ja się bardzo starałam przekazać moim nauczycielom taką informację, żeby się troszeczkę wstrzymali z intensywnością, żeby przede wszystkim zadbali o ten psychiczny komfort uczniów, tak? Zobaczymy, co, tak jak mówię, czekamy cały czas na rozporządzenie ministra i zobaczymy, co dalej będziemy musieli robić. Myślę, że ta intensywność albo te głosy o intensywności tych zadań troszeczkę też wynikają z tego, że no, część rodziców jednak no, pracuje, ale pracuje z domu, prawda? I
i musi też łączyć te role no, pracownika, tak, czy role zawodowe z opieką nad dziećmi. Podejrzewam, że dzieci też, nie wiem, realizując te zadania przesłane przez nauczycieli, no często pytają po prostu wprost swoich rodziców, tak, żeby pomogli w tym, czy o co chodziło w tym zadaniu, czy w tamtym. I być może też troszeczkę stąd ta frustracja, nie? Że człowiek chciałby pracować, bo jest na home office, ale musi też zająć się tymi lekcjami z córką czy z synem, prawda? Dokładnie, ma pan rację. No, w większości jesteśmy teraz w takim wieku, gdzie posiadamy dzieci w różnym wieku i wiemy, jak to wygląda. Mając jedno dziecko jest łatwiej, prawda, ale jak trójka już przyniesie zadania od nauczycieli swoich, którzy jakby no siedzą przed tym komputerem, pracują, starają się realizować podstawę. No, ja na pewno nie dziwię się, że rodzicowi jest ciężko, szczególnie, że uczeń nie był obecny, tak, osobiście na tej lekcji i nie do końca tak naprawdę wie, co powinno być dla niego priorytetem, tak, a co w tym momencie odpuścić. Dokładnie. No a jak w tej sytuacji, bo też pani troszeczkę o tym wspomniała już, jak w tej sytuacji, nie wiem, my jako rodzice możemy pomóc właśnie w mobilizacji czy w aktywizacji dzieci do tego, żeby jednak w tych niecodziennych warunkach zajmowały się tymi lekcjami czy wykonywały te zadania? Ja myślę, że musimy sobie wytworzyć taki program dnia. To jest, myślę, najlepsze, żeby nie było chaosu w tym dniu, tak? Więc to, co do tej pory było, to, co jak pracowaliśmy z dziećmi w domu, tak powinno to funkcjonować do tej pory, bo ja wiem, że nie do końca będziemy mieć nad dziećmi kontrolę, ale jeżeli mówimy, wracamy po pracy, sprawdzamy, co ten nauczyciel nam wysłał. Sprawdzamy, czy dziecko sobie już poradziło z tym samo podczas naszej nieobecności, czy jeszcze coś musi zrobić do jutra. Jakie są daty przede wszystkim, bo nauczyciel powinien podawać datę wykonania, ten deadline, tak? Ja też proszę nauczycieli, żeby to zadanie nie było na jutro, tylko żeby dawali im jakiś czas, żeby też pracowali w takim czasie, gdzie mają te swoje zajęcia, żeby to nie było o 23, tak, a nie o 20, żebyśmy pracowali do 16:45, dokładnie tak jak pracujemy w szkole, do tego momentu, kiedy jest świetlica i później wiadomo, że możemy odpowiadać na pytanie uczniów, ale żeby im dać troszeczkę takiej więcej swobody, że oni od tej 17 wzwyż mogą zająć się zadaniami i myślę, że to wystarczy, bo dzieci i tak siedzą w domu, my wracamy po tej 17, powiedzmy, i myślę, że kontrola wystarczy, kontrola dat, kontrola zadań zdecydowanie wystarczy. Po prostu nie rozkładać sobie tego chaotycznie na cały dzień. Okay. Wydaje mi się, że na pewno też pomoże troszeczkę rodzicom, którzy pracują na home office, czyli pracują z domu, prawda, właśnie ta praca online nauczycieli z wykorzystaniem tych narzędzi, które są dostępne, bo podejrzewam, że będzie wtedy większa taka systematyka tych lekcji, większe też zaangażowanie ucznia bezpośrednio z interakcją z nauczycielem. Ja myślę, że tym bardziej, panie Ryku, to co pan powiedział, ponieważ teraz rodzic ma już kontrolę dokładnie nad wszystkim, co nauczyciel wyśle, tak? Ma plik, widzi polecenie, może oglądnąć filmik, tak, razem z dzieckiem, także myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o możliwości kontroli tego, co trzeba było zrobić, są o wiele większe. Okej. A nie byłbym sobie, gdybym nie zapytał o kwestie sportowe, tak? No bo przecież jesteście Państwo Szkołą Mistrzostwa Sportowego, więc no, dużo zajęć też jest czysto sportowych, tak? Czy było do tej pory, treningi. Jak tutaj to wszystko Państwo zorganizowaliście, czy jaki jest pomysł na to, aby ci uczniowie jednak też byli w takim może nie reżimie treningowym, no ale jednak żeby też pilnowali tych spraw.
No i tu jest największy problem, największy zgryz szkół sportowych, no bo jednak 16 godzin sportu, które my w ciągu tygodnia oferowaliśmy dzieciom, jest niczym w porównaniu do tego, jak dużo ćwiczeń byśmy nie zadali, prawda, do wykonania w domu. Musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci mają możliwość wyjścia na zewnątrz, tak? I tych treningów takich codziennych. A z drugiej strony, jeśli nasza młodzież nie będzie wykonywać ćwiczeń fizycznych, no to jakby stracą te parametry mocy i siły, które wypracowali sobie z trenerami od stycznia. I tego się boimy, natomiast trzymamy rękę na pulsie. I teraz co? No, trenerzy zadali różne zadania dzieciom i młodzieży do wykonania w domu. Poproszeni zostali również o nagranie, dzieci zostały poproszone o nagranie filmików z takich ćwiczeń i najbardziej kreatywne filmiki zostaną nagrodzone. Przede wszystkim są to ćwiczenia dotyczące motoryki. Ćwiczenia motoryczne i funkcjonalne. Te ćwiczenia funkcjonalne można wykonać na boisku jakimś pobliskim. Tu też możemy powiedzieć, że większość z naszych uczniów będzie miała możliwość wykonania takich ćwiczeń na zewnątrz. Natomiast ten trening motoryczny, ten motoryczny można wykonać na zewnątrz. Funkcjonalny w domu i to są wszystkiego rodzaju takie ćwiczenia z obciążeniami, na przykład z obciążeniami piłkami, gumami i tym podobne. Także no, ja myślę, że sama świadomość sportowca też jest wysoka u nas w szkole, naszych uczniów i te ćwiczenia będą wykonywane codziennie. No zobaczymy, jak sobie chłopcy radzą. Na razie jeszcze filmiki do nas nie dotarły, ale do trenerów wysyłają. Może się też troszkę wstydzą, bo się boją, który wrzucę gdzieś na Facebooka czy na stronę. Ale no zobaczymy, jak będą sobie radzili. Na pewno zobaczycie Państwo coś na naszych komunikatach. Gdzieś tutaj na Facebooku czy na stronie internetowej, jak chłopcy sobie radzą w domu. Przy domu, tak, gdzieś na boisku obok miejsca zamieszkania. Dokładnie. Tym bardziej to jest istotne teraz, aby jak najszybciej uporać się tak z tym wszystkim, żeby wróciła ta normalność, bo przykład szkół pokazał dobitnie, jak może się świat wywrócić do góry nogami i jak musimy troszkę żyć w innej rzeczywistości. Dodatkowo tu dochodzi aspekt sportowca, tak, treningów. To jest taki dodatkowy element w Państwa przypadku bardzo, bardzo ważny, prawda? No, ja tak na początku roku, jak była inauguracja, tak wrócę do tego, bo przeczytałam takie mądre słowa gdzieś kiedyś i je cytowałam. I tak naprawdę utożsamiamy się z tym, trochę od początku roku, z tymi przeciwnościami, które, jeżeli mamy jakieś przeciwności, które trzeba pokonać, to nie traktujmy ich jako problem, tylko coś, co nas wzmacnia, tak, i coś, co dodaje nam jakby nowych skrzydeł i nowych możliwości. Więc myślę, że w tej sytuacji jest to adekwatne, tak, jest to jeszcze bardziej to czuć. Musimy się przestawić na zdalne nauczanie, na kontakt z uczniami przez internet. Spróbujemy to potraktować jako wyzwanie. Na pewno nie będziemy... Nie, no, zresztą już to nam się udaje, mówię. Nie, uczniowie współpracują. To nie jest tak, że my co chwilę jakby musimy ich bardzo zmuszać do tego, tak, że siedzimy, że wydzwaniamy, proszę odebrać maila, proszę się zalogować na platformę. Nie, to jest wszystko... Ja myślę, że uczniowie też się nudzą. Dzieci się nudzą w domu, po prostu. Nawet z nudów zobaczymy, co tam nowego pani nam przygotowała. Tak? Także jest ta współpraca, ja się z tego bardzo cieszę. Ja się cieszę, że mam takie dzieci, które...
są zdyscyplinowane, bo ta dyscyplina sportowa nam bardzo pomaga. Myśmy w większości do tej pory nie pracowali z takimi dziećmi. Każdy z nas pracował gdzieś w jakiejś szkole nieprofilowanej albo profilowanej trochę inaczej. I naprawdę muszę powiedzieć, że już od czwartej klasy szkoły podstawowej dzieci cechują się bardzo dużą dyscypliną. Być może to jest taką samą dyscypliną, czyli budzenie poranne, tak, o danej godzinie, potem musi być o tej godzinie śniadanie, obiad, prawda? To jest taka rutyna dnia, którą oni muszą przejść codziennie. I myślę, że to nam troszeczkę pomaga też w tym zdalnym nauczaniu. Jest współpraca i mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej, dokładnie. Myślę, że to jest jakby dobre podsumowanie i dobre stwierdzenie. No musi być dobrze, musimy wierzyć w to, że to szybko się zakończy i będzie można wrócić do normalności. Ja bardzo serdecznie chciałem podziękować Pani, że znalazła Pani chwilkę czasu, aby porozmawiać, aby podzielić się z tymi wrażeniami z tych pierwszych dni, ale i przekazać, no myślę, że ważne informacje i ważne rzeczy też dla samych rodziców, tak, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Ja również, Panie Ryku, dziękuję. Jak już się naprawdę nasza Europa upora z tym wszystkim, zapraszamy serdecznie do szkoły, bo bardzo miło wspominamy lekcję przeprowadzoną przez Pana i uczniowie również są otwarci na tego typu innowacje, które wprowadziliśmy wspólnie. Super, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.